Kochani, słuchajcie, sprawa jest taka, że nie mogę zabrać pszczół do Tomka. Znaczy mogę, ale nie chcę. Doszliśmy do wniosku wspólnie, że to jest bez sensu i to jest dodatkowy problem, szczególnie też dla tych pszczół, żeby je przewieźć 700 km z Warszawy, więc zostawiam te pszczoły. Dokładam im tyle korpusów, ile mam. Tutaj nie wiem, kiedy przyjadę, czy to będzie lipiec, czy to będzie sierpień, czy wrzesień. Przyjadę i zobaczę, co się dzieje, jak się po prostu te rodziny zostawi sam. Oczywiście ktoś tutaj będzie ich doglądał, to nie zupełnie, że tak będą same, ale nikt nam nie będzie zaglądał do ula. A to, nie wiem, czy oglądaliście ostatniego vloga, ile tam kręciłem go, może półtora tygodnia temu. I tutaj już, no wtedy te pszczoły nie chciały tu w ogóle przejść, prawda, na te ramki, które im dołożyłem. A teraz już obsiadają, nie? Także ta rodzina to jest w ogóle jakaś petarda w tym sezonie. To jest odkład zeszłoroczny. I no dokładam im, nie wiem, chyba przynajmniej no dwa korpusy trzeba im dać, nie? Tutaj jest tak dosyć słabo, tam jest okej, no ale to jest, a szkoda, że nie będę mógł jej obserwować, ale z kolei będę mógł zaobserwować dużo więcej innych pszczół i nauczyć się czegoś nowego. Słuchajcie, ja dzisiaj jeszcze, a jest godzina już prawie 8 wieczorem, ruszam do Benic, do Tomka Miotka, ładuję rzeczy na przyczepę, mamy cały majdan rzeczy razem z żoną, więc będę wam robił jakąś relację jeszcze z tej trasy i o Brzasku, nie wiem, może o 6 rano, może o 7 rano melduję się w Benicach i tam lecimy dalej, także bądźcie z nami, oglądajcie kanał filmowy Pszczoły. No i jak zwykle wszystko się opóźnia, plany się zmieniają, bo nie wyjechaliśmy ani wieczorem, ani z samego rana. Jest godzina no 10, sorry, bo tak filmuję, że mnie nie widzę. Jest godzina 10 i dopiero jesteśmy zapakowani. To jest cały nasz mandżur. Jest też przyczepka. Słabo ją teraz widać, ale jest cała zawalona naszymi gratami. Także to nie żarty, tylko poważna przeprowadzka nad morze, można by powiedzieć, ale bardziej to zachodnie pomorskie. To jest przyczepa, na którą miały wejść ule, ale jest tutaj już tyle mandżura, że nawet by się nie zmieściły. Swoją drogą w tej chwili dołożyłem wszystko, co miałem. Wszystkie korpusy, jakie miałem. I mamy 5 korpusów, 3 korpusy i 4 korpusy. Także 3 ule w takiej konfiguracji. Lecę w drogę, kochani. I nie ma to tamto. 700 km do pokonania. Czeka na nas przyczepa kempingowa marki Swift Doza. No i w końcu to, po co tutaj właściwie przyjechałem, czyli praca przy pszczołach, praca z pszczołami, praca z Tomkiem Miotkiem. Stanowisko moje pierwsze to właśnie biuro, które sobie troszeczkę wcześniej wysprzątałem, i węzowanie ramek. To jest dzisiaj pierwsze zajęcie tak naprawdę. Ramki zeszłoroczne, które trzeba przygotować na ten sezon. Właśnie będę je czyścił, skrobał. No i trafią już wyczyszczone i wypolerowane, wymuskane do nowych uli. W końcu musi paść pytanie, gdzie ta pszczoła? Uwaga, gdzie są pszczoły? Czy ja mogę zdradzić rąbka tajemnicy? Może zdradzić rąbka tajemnicy. Dobra, tu mamy ładną ramkę, a co teraz robimy? To po prostu przerzucamy trochę czerwiu, tylko bez matki. Upewniamy się, że tutaj nie ma matki. I chcemy dwie ramki z czerwiem wrzucić do miodni. Dołożyć trochę węzy i to będzie już nasz wychowująca rodzina. W zasadzie my szukamy jakiegoś rozwiązania na wychowu zwierząt. Tu mamy mleczko pszczele zebrane. A tu jest matecznik z rodziny, gdzie był już nastrój rojowy. W środku już jest w jakimś stadium matka. I stąd też zabiorę trochę mleczka. Wszystko jest świeżutkie. Codziennie rano mama Tomka nam tutaj podrzuca jakieś smakołyki ze swojego ogródka. Moi drodzy, chciałem wam tutaj jedną rzecz naprostować, ponieważ kilka razy wspominałem, że wyprowadzam się z żoną, coś tam wspominałem, że z rodzinką. No i jak to tak naprawdę jest? No tutaj, jak widzicie, są pewne gadżety. To jest po prostu członek naszej rodziny, który się pojawił 2 miesiące temu na świecie. Henio.
I no, nasza cała radość. A to też jest członek, ale no, jeszcze jeden. To jest Ozzy i Iwa. I to są pieski tutejsze, no, które myślą chyba, że coś jemy i dlatego tutaj się przyszły ubiegać o jakieś okruszyny. Ale raczej ich nie dostaną, bo taki mamy też nakaz od gospodarzy. Także, kochani, no tak, no, życie biegnie, rozwija się. A Henio niby pojadł, ale dalej coś marudzi. Nie wchodzimy tu. Ej, nie wchodzimy tu. Tak jest. Tam możecie sobie siedzieć.